Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś dr Tomasz Żukowski, socjolog. Witamy w studiu, Szczęść Boże. Dobry wieczór i Szczęść Boże. Panie doktorze, czy to, co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego, to jest kryzys demokracji, czy kryzys w ramach demokracji? To jest kryzys w ramach demokracji i zarazem jest to kryzys jakby w pojmowaniu roli Trybunału i zasad, które kierują tym Trybunałem. Bo przez ostatnie 25 lat zawsze ten Trybunał był pluralistyczny i zawsze wybierano w nim na ustępujące miejsca, tak zwane wakaty, osoby nowe przez tę większość sejmową, która miała aktualną legitymację wynikającą z nowych wyborów. Czy rozumiem, że skoro wybór sędziów Trybunału miał charakter polityczny, bo wiadomo... Miał, bo to wynika z Konstytucji. To wynika z Konstytucji. To jednak podczas wybierania sędziów starano się zachować pewną zasadę pluralizmu. Tak, dokładnie. Były stałe reguły gry i one po raz pierwszy zostały złamane na dłużej, bo szczęśliwie nieskutecznie, ale na dłużej dokładnie przez Platformę. Próbował PZPR w roku 89, ale został przegłosowany. Tak się szczęśliwie złożyło. Próbował SLD w 97, było już właściwie gotowe. Chcieli wziąć 6 nowych miejsc i złamać pluralizm, ale zaprotestowała Unia Wolności, zaprotestował profesor Coll, ówczesny prezes Trybunału i Aleksander Kwaśniewski uznał, że wycofać się wypada i w konsekwencji pluralizm został zachowany. Tym razem w wyniku planów realizowanych konsekwentnie przez Platformę, to została złamana, ale szczęśliwie ostatecznie po różnych sporach została przywrócona i mamy w tej chwili 9 sędziów reprezentujących w dalszym ciągu poprzednią większość liberalno-lewicową i 6 właściwie sędziów, bo są też panie, którzy zostali wybrani przez aktualną większość prawicową. Więc mamy pluralizm znowu. Czyli sędziów, ludzi, którzy mają jakieś konkretne poglądy. Tak, oni mają poglądy i konkretne, ale problem polega na tym, że oni mając te poglądy, zarazem uzyskują bardzo duże gwarancje niezależności wynikające ze sposobu wybierania, 9 lat, wysokie wynagrodzenie, gwarancja bardzo wysokiej, no nie emerytury, tylko bycia w stanie spoczynku. To jest 3/4 od 5 razy średnia krajowa, czyli oni dostają 20 tysięcy złotych jako sędziowie, a po 9 latach mogą w stanie spoczynku dostawać 75% tej kwoty, 15 tysięcy złotych. To naprawdę jest silna gwarancja niezależności wobec jakiejkolwiek partii. Ale oczywiście oni, jako ludzie już dojrzali, mają swoje poglądy polityczne. I w związku z tym oni je na ogół zachowują i przy kwestiach najbardziej istotnych głosują na ogół zgodnie ze swoimi poglądami politycznymi. Prawicowi prawicowo, liberalni liberalnie, zwolennicy obecności nauczania społecznego Kościoła w przestrzeni publicznej za, przeciwnicy przeciw. Przygotowaliśmy dla Pana pewne rekwizyty. Są to jabłka, które no powiedzmy tak symbolizują sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego? No, chcielibyśmy, żeby Pan przedstawił nam, pokazał dokładnie, jak wygląda ten pluralizm. Ja bym chciał powiedzieć, że sędziowie nie powinni się obrażać, że to są jabłka, że porównaliśmy je do jabłek. Po pierwsze, w ten sposób reklamujemy polskie jabłka, więc to samo w sobie chyba wystarczy, bo polskie jabłka są i smaczne, a poza tym są ważnym elementem naszej suwerenności gospodarczej. To wszyscy rolnicy doskonale wiedzą. Po drugie, jabłko to nie tylko jest symbol grzechu pierworodnego, co się w naturalny sposób kojarzy, ale również zbawienia. Każdy, kto nie wierzy, może zajrzeć do każdego podręcznika natury, symboli, poczytać w Piśmie Świętym, się przekona, że tak jest. Więc myślę, że nikt tu się nie poczuje urażony tym, prawda? Najlepsze z możliwych rekwizytów, tak? Myślę, że lepszego nie da się znaleźć. Dopowiem jeszcze, że jabłko czasami pojawia się również w ręku samego Chrystusa. Ale to rozumiem już, to wszyscy wiedzą tutaj, gdybym ja to powiedział w telewizji publicznej, to czy w komercyjnej, to byłoby jakaś rewelacja, ale dla naszych widzów to jest oczywiste, prawda? Więc spójrzmy, jak sytuacja wyglądała przed wyborami. Mieliśmy 9 sędziów reprezentujących ówczesną, starą większość liberalno-lewicową. 9 jabłek, 9 sędziów. I mieliśmy 6 wybranych 9 lat wcześniej, no, część z nich, przez ówczesną, przez jeszcze za poprzednie prawicowe większości i reprezentujących prawicę. Po prawej mamy tu prawą stronę 6, po lewej i w centrum 9. Jest pluralizm? Jest. Ma przewagę opcja aktualnie rządząca? Ma. Tym, że te dwóch sędziów co najmniej, to byli tacy sędziowie liberalno-lewicowi, którzy w kwestiach religijnych byli prawicowi. I dlatego w kwestiach dotyczących na przykład lekarzy, oni głosowali w ten sposób, więc w związku z tym mieliśmy, no, mówiąc w dużym uproszczeniu, przewagę opcji bliższej nauczaniu Kościoła i chrześcijaństwa. To ta tajemnica, o której często się mówi. I teraz cóż się dzieje dalej? Przez dłuższy czas, przygotowując nową ustawę o Trybunale, ta 9 jest przekonana, że wygra następne wybory. W związku z tym następne 5 miejsc, które się skończy tuż po wyborach, to linia to będą wybory, tak. Na pewno im przypadnie będą mieć 14.
więc będzie 14 do 1, a od roku, od 2016 już będzie na pewno 15 do 0. Wszyscy będą, bo po trzech kadencjach logika jest taka, że już ten, kto trzy razy pod rząd wygrywa wybory, bierze wszystko, ale po trzech. W związku z tym, póki wydawało się, że oni na pewno wygrają wybory, to było jasne, że jest 15, tylko był problem, jak się wewnętrznie podzielą. Tam były takie różne pomysły, żeby podzielić się z sędziami, którzy zawsze chcieliby mieć swoją własną izbę w Sejmie, ale to już jest w tym momencie mniej istotne, bo to się nie stało. Kiedy się połapano, że wybory parlamentarne są, to wrócimy do stanu sprzed prawie wyborów, przegrane. Że są prawie na pewno przegrane, to co wymyślono? Pomyślano sobie, że jednak, ponieważ gdyby one były wygrane, w takim wypadku po wyborach będzie 5 odchodzi starych, ale nowi będą z tej samej opcji, bo prawica wygrywa. Więc pomyślano, że to nie jest dobry pomysł, żeby prawica miała 6, bo potem po kilku latach będzie już miała o 7, potem 1, potem 2 i gdzieś tak około 2019 roku, raz, 2, 3, 8, będzie już miała większość, a w 2019 będzie już miała no, taką samą większość, jak ma w tej chwili liberalny obóz. W związku z tym to wymyślono. Wymyślono, że na wszelki wypadek wracamy do stanu wyjściowego, czyli 6 i 9, prawda? Żeby tak zmienić prawo, to zrobił pan poseł Kropiwnicki, tak. To co wszedł do historii, moim zdaniem, prawa, Lex Kropiwnicki, tak to czy będzie się pewnie w politykach. Ojejku, jedno jabłko nam upadło, ale musimy o nie zadbać, to powiedzmy był... Dobrze, przepraszam, przepraszamy. I otóż powiem państwa, co się dzieje? Pomysł jest następujący. Zmienimy tak prawo, żeby tych 5 wybrać na zapas. No już upraszczając tą całą skomplikowaną historię, no rzeczywiście tak zrobiono w październiku, tak. Na zapas. Ewidentnie łamiąc konstytucję, co efektownie uzasadnił pan Kropiwnicki, mówiąc, że żeby następny Sejm się nie męczył, to wybierzmy na zapas im, żeby się nie męczył jeszcze w tej kadencji. No kompletna argumentacja łamiąca wszystkie zasady konstytucyjne. No i teraz przyszła nowa większość, powiedziano, oddajcie nam te 5 miejsc. Chcemy wybrać naszych 5 fachowców, ludzi, którzy mają kompetencje wymagane, żeby być sędzią Sądu Najwyższego, żeby byli pluralistycznym składem po wyborach. Jeśli jesteśmy po wyborach, prawda? Czyli po tej taśmie pokazującej, że od tej pory suweren mówi, to oni decydują, a nie ci. Prawda? No i teraz rozpoczyna się kłótnia o te 5 miejsc, prawda? Ci mówią nieprawda. Ta prawica okropna, prawda, złamała prawo, złamała demokrację, konstytucję. Oddajcie nam nasze 5 ukradzionych, przepraszam, albo zabranych jabłek. No i potem był pomysł, może w takim razie weźcie tylko 2. No to jeszcze nie jest pluralizm. Pluralizm jest od momentu, kiedy przywrócono stan wynikający z konstytucji, z zasad konstytucyjnych. Zaprzysiężono 5. I w konsekwencji mamy stan taki, jaki powinien był być przed całym tą próbą przekrętu przez pana Kropiwnickiego. No nie da się tego inaczej nazwać niż przekręt. 9-6. Pluralizm z przewagą obozu liberalnego. I to jest najśmieszniejsze, że jest to, że obóz liberalny krzyczy, złamano konstytucję, mimo że tak naprawdę złapano ich na próbie złamania przez nich konstytucję. Elity krzyczą, złamano demokrację i próbują wyprowadzić młodych ludzi z pięknych dzielnic i przedstawicieli elit, żeby walczyli o, no właśnie o co, o demokrację czy o prawo do zdominowania, prawda? I rozumiem, że to chyba najkrócej tak ta historia dałaby się opowiedzieć, prawda? Panie doktorze, czy sądzi pan, że Polacy przejmują się tak tą sprawą Trybunału Konstytucyjnego? Myślę, że jej nie rozumieją. Znaczy, mam nadzieję, że teraz trochę ludzi zrozumiało, że tu chodzi tak naprawdę dopiero w tym momencie mamy pluralizm, żeby było śmieszniej. Cały czas tych 9 mówi, nie zgadzamy się na tych 5. I nawet jest tak, że ta część orzeka... Nie zgadzamy się na tych 5, bo chcemy mieć więcej. Bo chcemy mieć monopol do końca kadencji, a nie pluralizm. I w konsekwencji ta nowa ustawa, ta poprawka, te poprawki do ustawy, do ustawy, które proponuje prawica, są tak naprawdę próbą zmuszenia tej większości do tego, żeby zaczęto praktykować, działać wedle pluralizmu. I na tym polega cała absurdalność sytuacji. Dominacja mediów liberalnych spowodowała, że walka o pluralizm prawicy została nazwana próbą zawłaszczenia Trybunału przez prawicę. W sytuacji, kiedy realnie próbował zawłaszczyć obóz liberalno-lewicowy. To jest dość oczywisty fakt. No ale na tym zbija dziś kapitał przede wszystkim Ryszard Petru. Tak, Ryszard Petru, ale to sprawa moim zdaniem tu nie chodzi w ogóle o Trybunał. Znaczy Trybunał jest tylko pretekstem. Jest pretekstem, on może byłby powodem, gdyby nie było większości w parlamencie, ale on tak naprawdę jest pretekstem. Otóż ja, dlaczego tak mówię? Niedawno taka młoda dama z Nowoczesnej w jednym z wywiadów porannych, kiedy chyba jeszcze nikt nie pilnował, czy mówi do końca to, co powinna mówić, powiedziała, że kiedy ją spytano, co sądzić o przeniesieniu Trybunału do Piotrkowa, co jest w ogóle dobrym pomysłem, bo Piotrków Trybunalski od XIV wieku jest symbolem prawa. To jest genialny pomysł na przypomnienie korzeni Rzeczpospolitej Polskiej.
A przy okazji trochę dalej, no wiadomo, że i w Niemczech ten trybunał jest w oddali od wielkich miast. Największe centra intelektualne kształtują się w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. Nie w wielkich miastach, tylko obok wielkich miast. To jest bardzo dobry pomysł. To ona powiedziała takiego, że trybunał jest mało ważną instytucją, w związku z tym nie przyczyni się do prestiżu żadnej miejscowości. No to bardziej szczerego wyjaśnia, że tu nie chodzi o trybunał, to ja w ustach polityka niezależnej nie słyszałem. Więc o co chodzi, jeśli pan spyta? Mamy czas? Tak. Krócej czy dłużej? Proszę. Króciutko, tak? Więc chodzi moim zdaniem o rzecz następującą. Otóż, proszę państwa, rzecz polega na tym, że do tej pory elity biznesowe, polityczne, również najpotężniejsze grupy interesu, które jakby robią to po prostu interesy, kapitalistyczne interesy, wierzyły, że politycy, czy prawicowi, czy lewicowi mówią różne rzeczy wyborcom tylko po to, żeby powiedzieć i wygrać. A potem dogadują się z elitami. I tu się pojawił kłopot po wyborach. Dokładnie. Pojawił się poważny kłopot po wyborach, ponieważ okazało się, że PiS, Prawo i Sprawiedliwość, obiecało 500 ludzi na dziecko. 500 złotych, przepraszam, na dziecko, na skrót myślowy. Czyli to oznacza, że jak ktoś na przykład mieszka w małej miejscowości, i na przykład mają państwo Iksińscy, Kowalscy, czworo dzieci i zarabia pan Iksiński, co jak na małą miejscowość jest całkiem nieźle, 2000 zł, to zamiast 2000 zł będą mieć 4000 zł. I sytuacja ich i rodzin zmieni się jakościowo na korzyść. Wreszcie. Dlaczego mówię wreszcie? Ponieważ te 500 zł to jest kwota, która spowoduje, że polityka rodzinna w Polsce będzie zbliżona pod względem wydatków na dziecko do średniej europejskiej. Średniej europejskiej. Nie najwyżej, średnio. Czyli po prostu wejdziemy wreszcie z naszymi rodzinami realnie do Europy, do Unii Europejskiej, dzięki tej reformie. Realnie. Ale żeby PiS to dotrzymał, nawet gdyby politycy PiS-u nie chcieli dotrzymać, chociaż z tego co wiem, to chcą dotrzymać, to wtedy w oczywisty sposób przegrają następne wybory, bo ludzie wtedy nie darują niedotrzymanej obietnicy. Więc w związku z tym PiS chce tę reformę wprowadzić na serio. A to oznacza, że musi skądś wziąć ile miliardów złotych rocznie? 20 miliardów. Przy okazji Trybunał Konstytucyjny 3 dni po wyborach, o czym mało kto wie, wydał wyrok na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w składzie 5-osobowym, więc 6 osób decydowało, że w związku z tym, że mamy państwo sprawiedliwości społecznej, że trzeba ludziom też zmniejszyć podatki, dokładnie o 20 miliardów. W związku z tym będziemy mieli 20, w związku z tym pojawił się w ostatniej chwili już po wyborach alternatywny pomysł. Ale to jest kwestia ważna, ale wróćmy do głównego wątku. Więc jeżeli biznes zachodni miałby płacić o 20 miliardów złotych więcej podatków po to, żeby sfinansować politykę rodzinną, no to jest mu to trudno. To prawda, z analiz Komisji Europejskiej wynika, że gdyby biznes w Polsce, ten duży zwłaszcza zagraniczny, oligarchiczny, płacił podatki tak, jak płaci się podatki na Zachodzie. Czyli po prostu nie chodzi o podniesienie podatków, tylko realne płacenie podatków. Na Zachodzie średnio się niepłacona jest co szósta złotówka do euro. W Polsce co trzecia, więc to wystarczy wyliczyć łatwo, że gdyby wielkie firmy płaciły w Polsce tak samo podatki jak na Zachodzie, a nie unikały tego za pomocą różnych manipulacji, to do budżetu wpłynęłoby 40, a nie 20 miliardów. Więc starczyłoby z nadwyżką na politykę rodzinną. I w związku z tym, jeżeli jest pan na przykład wielkim biznesmenem z Zachodu, to oczywiście takim dużym albo polskim oligarchom, to oczywiście przyjemnie by było zapłacić ludziom w ramach sprawiedliwości społecznej, jak się z zwolennikiem konstytucji te pieniądze, ale może jednak lepiej by było ich nie zapłacić, bo to są duże, duże pieniądze, prawda? Więc może lepiej, to jest tylko hipoteza, mam na to mocne przesłanki, ale to jest hipoteza, powtarzam, naukowa. Jestem naukowcem, mam prawo do hipotezy, jeżeli przyjdzie jakiś sędzia, jakiś prokurator, nie, przepraszam, adwokat przyjdzie, to powiem, że to jest moja naukowa hipoteza i proszę bardzo, możemy się sądzić przed kamerami, jeśli mu na tym zależy, jego właścicielowi, wynajmują, proszę bardzo. Otóż, proszę państwa, co to oznacza? To oznacza, że być może niektórzy biznesmeni pomyśleli, że może, to jest hipoteza, prościej jest zamiast zapłacić te 20 miliardów podatków, dzięki którym dzieci polskie będą żyły na średnim poziomie świadczeń, takich jakie w Europie obowiązują, znaleźć jakąś firmę, która na przykład znajdzie jakąś formację, która zechce obalić ten rząd po to, żeby tych podatków nie trzeba było płacić. Czy to prosta hipoteza? Z historii często znana. A czy realna? No wie pan, ja wiem jedną rzecz, znaczy dwie rzeczy wiem na pewno, że osoba, która pisze wszystkie przemówienia panu Ryszardowi Petru, w Kamerze mówi o tym, że to robi, chodzi po tak zwanej Warszawce i opowiada, to jest ta sama osoba, która i firma robiła w ostatnich 12 lat wielkie projekty marketingowe największym firmom międzynarodowym i największym polskim oligarchom, w tym panu Kulczykowi. Oczywiście to nie musi być dowód, ale umówię, że to jest poszlaka, prawda? I wiem również, że Gazeta Wyborcza, która się w to bardzo zaangażowała, w tym celu przywróciła do pracy albo zawiązała na nowo współpracę z bardzo wybitnym psychologiem społecznym, który wcześniej został zwolniony z pracy, bo rozumiem, że rewolucji miało nie być.
I tak się składa, że wszystkie hasła walki o rewolucję, które proponuje Gazeta Wyborcza, prawdopodobnie, nie mam na to dowodu, ale w każdym razie powstają tam w czasie, kiedy pracuje tam wybitny psycholog, specjalista od rewolucji, który w 1983 roku napisał bardzo wybitną książkę na ten temat. Piotrze, nie, pewnie nie oglądasz tej stacji, ale cię pozdrawiam, bo kiedyś go znałem, obu tych panów znałem, powiem dlaczego. I otóż chcę powiedzieć, że no, to nie są dowody, ale to są poszlaki, które warto by było rozpatrzeć. Jeżeli dostanę podane do sądu, to z całą przyjemnością przyjdę, tylko żeby to było publiczne, a jeżeli to będzie przedmiotem debaty publicznej, też będę starał się tę hipotezę, bo to jest tylko hipoteza, chociaż wydaje mi się, warto rozważenia rozpatrywać dalej, rozwijać, uzasadniać. Dlaczego w takim razie według pana, jak podają sondaże, spada popularność Prawa i Sprawiedliwości? Czy Polacy uwierzyli w to, że tą osobą, która... Ja tego nie rozumiem, dlatego pytam. Ja to rozumiem, bo zajmuję się od dawna badaniami opinii publicznej i świadomością społeczną. Czy może pomóc tym najbardziej potrzebującym Polakom jest Ryszard Petru? Nie sądzę, żeby ludzie, którzy oczekiwali poparcia na przykład polityki prorodzinnej, że 500+, żeby oni głosowali na pana Petru. Nie, to myślę, że to jest raczej tak, że PiS raczej nie traci. Sondaże, ja nie wiem, ja nie mam własnych sondaży, nie robię własnych sondaży. Nowoczesna niby w tych sondażach wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość. No, ja widziałem tylko jeden sondaż, znaczy z tych wiarygodnych sondaży bardziej, to we wszystkich jest pewne, że Prawo i Sprawiedliwość nie idzie do góry, chociaż zazwyczaj po wyborach partie idą do góry, że bardzo traci Platforma, a w to miejsce bardzo zyskuje wyborców Platformy, rozczarowanych Platformą partia pana Petru. To mogę powiedzieć z całą pewnością. I to jest, myślę, że to, co da się łatwo wytłumaczyć. Po prostu ludzie, którzy stracili wiarę w Platformę, szukają kogoś nowego i pierwsza w kolejce jest oczywiście nowa formacja, która mówi, że będzie lepsza, że będzie skuteczniejsza, nie jest obciążona 8 latami błędów, prawda? Więc w związku z tym w naturalny sposób ci ludzie głosują. Ale pan pyta, dlaczego oni jakby nie dostrzegają tej możliwej alternatywnej historii, którą opowiedziałem przed chwilą. Mam świadomość, że to jest hipoteza, chociaż brzmi dobrze, w tym sensie, że może dobrze, wiarygodnie, bo ona brzmi źle. Ale brzmi wiarygodnie, bo w historii takie przypadki już były. No, początek rewolucji francuskiej, rewolucja, prawda, arystokracji. To warto zajrzeć do podręczników, dobrych podręczników. Zanim zaczęła się ta rewolucja ludu, to przedtem, prawda, buntowała się arystokracja przeciwko, próbowała uratować się przed wyższymi podatkami na przykład. To jest dokładna analogia. Ale pytanie dlaczego? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Otóż jeżeli ludzie nie wiedzą, o co chodzi, a w wypadku Trybunału to jest bardzo trudne, nie wiem, czy wszyscy tą prostą nawet opowieść do końca zrozumieli, bo to no, są takie kwestie, którymi się ludzie nie interesują, bo nie muszą. Ja wiem na przykład, jak się na przykład jakby prawidłowo organizuje, że tak powiem, nawozy na polu, albo jak się naprawia samochód, nie wiem. Każdy ma swoją kompetencję i zakładamy sobie, że możemy mieć zaufanie do tych innych w ramach podziału pracy, prawda? I w związku z tym jest tak, że myślę, że po prostu ludzie, jeżeli słuchają we wszystkich telewizjach, a wszystkie jakoś mówią to samo, że Petru jest wspaniały, a PiS jest straszny, bo zabrał i konstytucja, prawda, jest zagrożona i to akurat przez tych, którzy próbują uratować pluralizm przed zawłaszczeniem. To widzimy, że tamta grupka jabłek jest zdecydowanie większa. A gdyby nie było tych 5, to wyglądało to jeszcze tak. Albo gdyby były te 2, to by wyglądało wtedy. No, pluralizm jest dopiero w tym momencie, prawda? Ale wróćmy do tego. Otóż, jeżeli wszystkie media mówią nam, że w sprawie niezrozumiałej do końca czytelnej, że jest tak, jak mówią, no to duża część ludzi po prostu jest gotowa w to uwierzyć, bo niby dlaczego? No, nie możemy nie wierzyć tym, z którymi spędzamy codziennie kilka godzin czasu. 4 godziny czasu średnio oglądamy telewizję. Więc jak oglądamy wiarygodny serial Ojca Mateusza na przykład, albo oglądamy wiarygodny serial na TVN, no to dlaczego nie mielibyśmy wierzyć, jeżeli nie interesujemy się polityką, że te stacje no, mijają się z prawdą informując o stanie polityki w Polsce. Prawda? Panie doktorze, no, mamy manifestację, kolejny dzień manifestacji. Jak pan sądzi, czy ten spór, czy te manifestacje mogą przybrać ostrzejszy charakter? Ja ciągle słyszę z ust polityków Platformy Obywatelskiej, że potrzebna nam jest bratnia pomoc w rozwiązaniu konfliktu, może z Unii Europejskiej? Ile mamy minut, bo to jest bardzo trudna sprawa. No to w takim razie powiem, że to jest temat bardzo poważny, ponieważ po pierwsze powiem tak, optymistyczna wiadomość jest taka, że dynamika tego ruchu, który jest no, w sumie, ja bym to nazwał, to jest plastikowa rewolucja albo plastikowy zamach stanu. Znaczy jest próba uruchomienia niezadowolenia społecznego w sytuacji, kiedy jeszcze ludzie nie wiedzą, co myśleć. Więc niezadowolone są elity, no bo tracą władzę. Niezadowoleni są dziennikarze z mediów, które mogą stracić wpływy. Niezadowoleni są ludzie, którzy niekoniecznie są bogaci, niekoniecznie są wpływowi, ale przez długie lata, wierząc Platformie, uzyskali ten komfort, że czuli się lepsi od opozycji. Że ich sąsiedzi, ci, którzy głosują na PiS, są od nich gorsi. Bo oni są po stronie tych, co wygrywają, prawda? To jest zjawisko dosyć trudne do zrozumienia, ale ono występuje w rzeczywistości. Jeżeli czujemy, że ktoś od nas
podobny do nas jest gorszy, dlatego że go potępiamy, to czujemy się niestety czasami lepiej. To nie jest dobre uczucie, ale jest ludzkie. I ci ludzie wierzą w to, że walczą o demokrację, ale tak naprawdę oni chcą po prostu poczucia, że są lepsi od tych innych, bo są po tej samej stronie, co ci lepsi, prawda? I potrzebują bratniej pomocy? Bratnia pomoc, moim zdaniem, to jest sprawa znacznie bardziej skomplikowana, ale pokrótce. Bratnia pomoc, no to może jest złe słowo, bo nam się źle kojarzy, no powiedzmy inaczej. Znaczy, zatroskanie europejskich elit stanem demokracji w Polsce, to tak będzie lepiej brzmiało. Otóż z czego ono wynika, to zatroskanie? Czasami z braku orientacji w tym, co się dzieje, no myślę, że trzeba po prostu wytłumaczyć, a czasami ze świadomego testowania Polski, czy da się po prostu słabszego sąsiada troszeczkę, no, jak jest silny i słaby sąsiad, to czasami ten bogaty chętnie tego słabszego trochę tam podorze, albo spróbuje go podporządkować. To normalne. No, nic przyjemnego, ale normalne. I problem polega na tym, że żeby to wykorzystać, nasz jeden z sąsiadów wykorzystuje w tym celu na przykład media. Słuchamy u jednego z zachodnich sąsiadów, wiadomo u którego, bez przerwy, po troskę o to, że coś się złego w Polsce dzieje. Ja bym nazwał to, że to jest media polityk. Znaczy wykorzystanie nacisku mediów, żeby wpłynąć na bieg spraw u sąsiada. Robili tak Niemcy w Węgrzech, w paru innych krajach, próbują w tej chwili robić to w Polsce. I byłoby to normalne, gdybyśmy my mogli się normalnie odpowiedzieć, wtedy partnerstwo stałoby się rzeczą naturalną. Gorzej, jeżeli próbuje się wywrzeć na nas nacisk bezpośredni. To już wtedy jest media macht politik i to jest coś, czego na pewno w Unii Europejskiej partnerzy wobec siebie robić nie powinni. Dziękujemy za udział w programie, dziekujemy za przedstawienie pluralizmu w, teorii pluralizmu w Trybunale Konstytucyjnym. Doktor Tomasz Żukowski, socjolog, dziękujemy jeszcze raz. I ja dziękuję i życzę wszystkim Państwu wesołych, zdrowych, rodzinnych i mistycznych świąt. No i żeby spadł śnieg i żeby chrupał, jak będziecie Państwo szli na pasterkę, bo wtedy święta będą naprawdę prawdziwe. Dziękuję bardzo. Jakby nie będzie śniegu, też będą oczywiście prawdziwe. Również składamy wszystkiego do życzenia wszystkiego najlepszego. Państwu dziękujemy za uwagę. Program Polski Punkt Widzenia. Zapraszamy.